Cyk, już się nakrywa. Witajcie w nowej prognozie pogody. Sprawdzimy sobie w tym materiale, jaka pogoda będzie najbliższej nocy, w nocy z poniedziałku na wtorek i we wtorek. Mam nadzieję, muszę światło zapalić, zobaczcie. Mam nadzieję, że poniedziałek, taki trudny dzień, ale minął Wam dosyć łatwo i teraz będziemy mogli razem na spokojnie przyjrzeć się, co będzie działo się w pogodzie we wtorek. Jak standardowo zawsze pokazywałem Wam zdjęcia, tak dziś tutaj jednak skupię się na czym innym, a zobaczmy na czym. Jesteśmy na stronie fanipogody.pl. Powiem Wam szczerze, nie traktuję, od pewnego czasu nie traktuję tego poważnie, tego portalu, z prostych przyczyn. Clickbaitowość aż zieje, żeby kliknąć, żeby wejść, żeby przeczytać, no ale generalnie gdzieś tam jest jako folklor dla mnie, troszkę sobie poczytam, poprawi mi się czasami humor, spoko, nie ma problemu, nie będę tutaj aż tak bardzo kolidował w czyjejś strony, ale dziś dostałem taki kolaż od jednego z użytkowników, który pokazuje to, co piszą fani pogody w tym artykule, który jest tutaj i teraz, który widzicie, a rzeczywistość. A więc przeczytajmy sobie. Burze będą szaleć dziś nad Polską. Dziś, czyli w poniedziałek, czyli dziś, w momencie, kiedy to czytam. Znamy rejony zagrożone. Wystąpi upał do 30 stopni Celsjusza. I jak czytamy, w poniedziałek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże, jednak już od godzin południowych miejscami przelotne opady deszczu o charakterze konwekcyjnym, jednak na wschodzie i południu również burze, lokalnie z gradem. Spodziewana wysokość opadu podczas burz to 15-25 mm. Tylko nad morzem wiatr słaby, umiarkowany, północny i północno-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60-65 km na godzinę. No i mamy tutaj akapit związany z burzami. Będą izolowane ośrodki burzowe. W burzach wysokość opadów ma nie przekraczać przeważnie 5 do 15 mm. Na północnym wschodzie punktowo mogą być one intensywniejsze, do około 15-25 mm. Z wieczorem zanikające komórki burzowe. No i gdzie te szalące burze nad Polską? Ja Wam powiem, w czym mam problem z takimi stronami, z takimi artykułami. Tytuł i zdjęcie mówi, że jakieś wielkie burze będą szaleć dziś nad Polską. Będą burze w poniedziałek. Będzie totalny rozpierdolnik. I znamy rejony zagrożone. Owszem, rejony, gdzie burze występować będą, były podane, ale czy one były zagrożone, czy burze szalały nad Polską? Zobaczmy. Tu mamy zestawienie artykułu po lewej, a po prawej te szalące, te szalejące burze nad Polską. Owszem, burze szalały. Owszem, jak najbardziej mocno nad Łotwą, Litwą, Białorusią i Ukrainą, ale nie nad Polską. No ale tytuł jest clickbaitowy, jest bardzo klikalny, prawda? Tym bardziej, że na stronie zablokowało mi w tym momencie 61 reklam, tylko na tej jednej stronie, więc widzicie. No ale większość, która nas obserwuje, wie co to za strona, więc wie czego się spodziewać. Tak jak mówię, nie neguję tego, każdy robi jak chce to każdego podwórko, ale jeżeli ktoś na publiczny wierzch wystawia takie artykuły, to musi się liczyć z tym, że może być krytyka. My natomiast nie publikujemy clickbaitów. My publikujemy informacje, które są na bieżąco podawane przez modele numeryczne. Interpretujemy je dla Was, żebyście nie musieli się w to zagłębiać, żebyście dostali proste, jasne informacje, co może się dziać i gdzie w najbliższym czasie. Czasami pytacie mnie, co będzie za tydzień. Nie wiem, co będzie za tydzień, ale wiem, co może być za 1, 2 bądź 3 dni i na tym zwracam uwagę. Dlatego, jeżeli Wam się podoba ten kanał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. To powoduje, że będzie nam się ten kanał rozwijał. Owszem, fani pogody mówią o tych burzach, ale te burze będą się pojawiać w kolejnych dniach, szczególnie w środę, w czwartek, w piątek. Dlatego, jeżeli ktoś nie ma, warto zainstalować aplikację Monitor Burz, aplikację nowcastingową, która pozwoli nam na bycie ostrzeganym przez burzami, które się tworzą w okolicach, które się do nas zbliżają i mogą nas zaskoczyć podczas jakiejś pracy na wysokości, na przykład. Dlatego, jeżeli macie możliwość, a nie macie tej aplikacji, przetestujcie ją. Pobierzcie na Androida, pobierzcie na iOS-a, możecie tu czy tu
pobrać. W tym momencie zerkamy sobie na stronę obserwatorzy.info, na którą też serdecznie zapraszam. Widzimy na zachodzie troszeczkę zachmurzenia i opadów związanego z frontem ciepłym. Na pozostałym obszarze bez deszczów i bez burz, tak szumnie zapowiadanych przez ten artykuł, który na początku się pojawił. Owszem, padło troszeczkę wyładowań w województwie lubelskim w godzinach przedpołudniowych oraz na pograniczu polsko-ukraińskim w godzinach południowych i popołudniowych. Natomiast zdecydowanie więcej burz występuje po naszej wschodniej granicy, czyli tak jak właśnie wspominałem wcześniej. Dziś po południu tu mamy zdjęcie satelitarne, widać dobrze jeszcze zachmurzenie związane z już oddalającym się i zanikającym frontem atmosferycznym, znajdującym się nad naszą wschodnią granicą, za naszą już wschodnią granicą oraz ten pas konwekcji nad Litwą, Białorusią, Łotwą i Ukrainą. Na zachodzie natomiast zbliża się zachmurzenie związane z frontem atmosferycznym ciepłym, za którym też napływa bardzo ciepłe powietrze, co dziś odczuwają mieszkańcy województw zachodnich. Tak będzie też w kolejnych godzinach z racji tego, że zbliża się do nas niż kraj i związane z nimi fronty atmosferyczne, przede wszystkim front ciepły, za którym napływa do nas powietrze zwrotnikowe, bardzo ciepłe powietrze, zasobne wilgoć, ale też i bardziej chwiejne, i to potem w kolejnych dniach będzie przynosiło nam opady deszczu i burze. W tym momencie najniższe ciśnienie w Polsce zachodniej 1013 hektopaskali, w Polsce wschodniej 1015 hektopaskali. W kolejnych godzinach ciśnienie będzie delikatnie wzrastać, by potem też troszeczkę chwiać się w Polsce zachodniej i znów tam spadać. Jutro w godzinach wieczornych, czyli we wtorek w godzinach popołudniowych wieczornych, nadal 1015 hektopaskali w Polsce zachodniej, 1018 hektopaskali w Polsce wschodniej. IMGW dało dosyć dużo ostrzeżeń. Zaczynamy od ostrzeżenia przed upałem. No i tutaj mamy ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia na wtorek. Drugi stopień dla województwa całego wielkopolskiego, dla części województwa mazowieckiego, zachodniej części województwa mazowieckiego, dla województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego. I jak czytamy, tutaj w sumie w tym momencie nie przeczytamy, bo to jest prognoza upałów, no ale jak czytamy, temperatura maksymalna przez przynajmniej dwa kolejne dni 30-34 stopni Celsjusza, temperatura minimalna w nocy powyżej 18 stopni Celsjusza. Natomiast pierwszy stopień zostanie wydany dla województwa lubuskiego, południa województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, dla województwa kujawsko-pomorskiego i dla województwa łódzkiego. Kolejne ostrzeżenia to są ostrzeżenia przed burzami. Te będą wydane dla województwa podlaskiego, a burze z gradem również mogą wystąpić w województwie lubelskim, w części województwa mazowieckiego, w województwie dolnośląskim oraz w województwie zachodniopomorskim. Dlatego tutaj warto się zaznajomić z tymi ostrzeżeniami i zwrócić na nie uwagę. W tym momencie lokalnie może gdzieś drobnie pokropić w Polsce wschodniej, ale tych opadów nie powinno być dużo. Jeżeli jakiekolwiek będą, to będą szybko zanikać. W nocy nie powinno padać w całej Polsce. W wielu miejscach przejaśnienie i dosyć ładna pogoda. Jedynie w Polsce północnej troszeczkę więcej zachmurzenia. Lokalnie mogą pojawiać się mgły. We wtorek natomiast konwekcja uruchomi się w Polsce wschodniej. Jeszcze tam na tyłach tego frontu, który już nam się tam odsuwa, lokalnie może pokropić deszcz, jednak te opady nie powinny być silne. Natomiast od zachodu zacznie wkraczać strefa opadów deszczu i tutaj również mogą wystąpić komórki konwekcyjne i burze, przede wszystkim w Polsce południowo-zachodniej, w województwie dolnośląskim, w części województwa lubuskiego i w województwie wielkopolskim. Tu jest kwestia jeszcze do ustalenia jutro, gdzie te burze przede wszystkim będą występować, ale największe prawdopodobieństwo będzie w województwie dolnośląskim i tam mogą być też ładne zdjęcia, ponieważ te burze mogą utrzymywać się do godzin wieczornych z racji tego, że to powietrze już jest zdecydowanie cieplejsze. No i tutaj parametry dla tych burz jest zdecydowanie lepsze. Jeśli chodzi o te cieplejsze powietrze, to w nocy temperatury po dzisiejszym bardzo ciepłym dniu spadną, ale nie aż tak mocno. W Polsce zachodniej i centralnej od 16 do 22 stopni Celsjusza, więc całkiem ciepła noc. Nie da do końca nam odetchnąć. Kto ma klimatyzator, będzie się cieszył. Natomiast na pozostałym obszarze od 12 do 14 stopni Celsjusza. Jutro bardzo szybko temperatury wzrosną do góry, już około 7-8 rano. Będziemy mieli około 24 do 27 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej i południowo-zachodniej. A około 11 temperatury przekroczą 30 stopni Celsjusza przede wszystkim w województwie wielkopolskim, w województwie lubuskim, w województwie dolnośląskim, a około godziny 14 praktycznie cała centralna zachodnia Polska upał powyżej 30 stopni Celsjusza.
W wielu miejscach do 32 stopni Celsjusza. Najchłodniej na wschodzie 26 do 28 stopni Celsjusza i na krańcach południowo-zachodnich od 22 do 24 stopni Celsjusza. Z racji tego, że tam nasunie się zachmurzenie, wystąpi konwekcja, wystąpią również opady deszczu. Nie będzie poprawiał też sytuacji wiatr, który będzie słaby do umiarkowanego. Od 10 do 20 km na godzinę jedynie na południowym zachodzie. Od 20 do 40 km na godzinę lokalnie podczas przechodzenia komórek konwekcyjnych i burz. Od 30 do 55 bądź 60 km na godzinę i na południowym zachodzie. Te burze mogą pojawić się zdecydowanie, bo po południu wzrośnie energia potencjalna dostępna drogą konwekcji od 250 do 600, a lokalnie do 1000 joule na kilogram. To już dosyć dużo i te burze mogą być całkiem ciekawe. Tym bardziej, że tam z racji tego przemieszczania się frontu atmosferycznego parametry dotyczące tych burz będą dobre, żeby te burze mogły powstawać. Co w kolejnych dniach, po 20, 21, 22, 23, jeszcze całkiem przyjemne temperatury. 20, 21, czyli wtorek, środa do 30 stopni Warszawa, bo to mówię dla Warszawy. Czwartek, piątek troszkę chłodniej, 28-29 stopni Celsjusza, a potem ochłodzenie od 24, spadek temperatury do 24 stopni Celsjusza i to się ma już utrzymywać do końca czerwca. Ten spadek temperatury będzie poprzedzony dynamicznym przechodzeniem frontów atmosferycznych i burz, które mogą być bardzo niebezpieczne. Tam u góry gdzieś jest zakładka do materiału, o którym mówię więcej na ten temat. Ja w tym momencie kończę. Dobrego dnia życzę. Pozdrawiam.